Witaj, nazywam się Anna Kromska, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Prowadzę sesje indywidualne, grupowe również, tak zwane studium emocji, no i też działalność online. Między innymi ten mini kurs, który teraz oglądasz, jest takim produktem, który ma Ci posłużyć temu, żeby bardziej siebie zrozumieć zrozumienie to jest na poziomie umysłu, intelektu. I to jest taki trochę pierwszy krok, zrozumienie, żeby mogło się pojawić akceptacja. Akceptacja to już jest poziom serca. Więc potrzebujemy najpierw przez to, że mamy ten umysł i nim się głównie posługujemy, to prze, przejść przez to, dopiero można to poczuć. I po co w ogóle zajmować się tymi ranami? Skoro wykupiłeś dostęp do tego kursu, to prawdopodobnie już jakby odpowiedź znasz, po co w ogóle się tym zajmować, no ale jeszcze parę słów na ten temat powiem. Pod tymi ranami, maskami, które kiedyś zastosowaliśmy po to, żeby przetrwać, tak naprawdę to z miłości do siebie stworzyliśmy te maski, żeby przetrwać w warunkach, które nie do końca były. Które nie do końca nam służyły jako dziecku. Natomiast te maski powodują, że reagujemy w automatyczny sposób, tak jak kiedyś, i niekoniecznie to powoduje, że czujemy szczęście, spełnienie, wręcz przeciwnie, sabotujemy swoje życie, cele, szczęście wszystko. Więc warto się temu przyjrzeć, żeby zobaczyć. Jakie mamy rany? Będziemy przechodzić jakby przez takie cztery etapy, które wyjaśnię na końcu. Jednak na początku będzie to wyglądało tak, że omówię wszystkie te pięć ran masek, które zakładamy, żeby spróbować chociaż zaznajomić się z tym i poczuć, co mnie dotyczy. I na początku może być taki opór, bunt, że to nie dotyczy mnie, że to nie jest w ogóle moje, ale spokojnie, tak? Też masz taki do tego mini kursu, jest cały skrypt, czyli to, co ja tutaj mówię, jest też w formie materiału PDF, bo niektórym też jest lepiej to jeszcze później doczytać sobie. Więc ja tutaj trochę poopowiadam też ze swojej perspektywy, ale też warto i sobie też to później przeczytać. Więc te pięć ran powodują, że my reagujemy na rzeczywistość z automatu, tak? I nie mamy wtedy, jakby wpływu, na, jakby wyboru na to, co się dzieje. I to jest trochę, mogę to taką metaforą użyć, że masz tu powiedzmy ranę. Ta rana, tą ranę sobie zabandażowałeś. Później jeszcze przykryłeś to mm, swetrem i ktoś ciągnie cię za rękę. A ty mówisz do niego, że to boli, że dlaczego tak mnie ranisz? To boli bardzo. Natomiast ta osoba nie wie, że ty pod spodem masz tą ranę i że ona jest po prostu y, cały czas. Y, jest ona tam. Tak? I to są właśnie te wszystkie nasze mechanizmy obronne, które się nawarstwiają i które powodują, że już tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy. I nie mamy po prostu kontaktu ze sobą, z własnym ja. Często przez to i się smucimy, ale też i złościmy, też i mówimy, że nie mają ludzie do nas szacunku. I mnóstwo, mnóstwo emocji kryje się pod tymi maskami. I wstyd, poczucie winy, tego jest najwięcej pod maskami. Yy, smutek, żal, yy, złość to te emocje też świadczą o tym, że my dotykamy tych ran. I przyjrzeć się, to jest bardzo, bardzo ważny etap, bo kiedy nie można sobie z czymś poradzić, czego my nie wiemy, tak? nie, nie mamy tego w świadomości. Możliwe jest wyleczenie tych ran, kiedy one zostaną nam uświadomione. I to jest taki pierwszy krok: uświadomienie. I będziesz, ja konkretnie będę przedstawiać, co każda z ran, jak, czym się charakteryzuje. I mm, będzie powiedziane, co dana osoba z tą raną może robić. Więc jeśli ty odnajdujesz w sobie. Te reakcje, te działania, to wiesz, że to wynika z cierpienia, które kiedyś doświadczyłeś. I niekoniecznie to ci już służy. Maska, uciekający, same nazwy będą już o czymś mówiły, tak? Uciekający, zależny, masochista. Rana zdrady, czyli maska kontrolującego i maska surowego. Więc one już o czymś nam mówią, jacy możemy być, jeśli boimy się, jeśli właśnie te emocje dochodzą do głosu, to co możemy robić, jakie strategie przyjmować, które kompletnie nam nie służą? I w jaki sposób te rany, kiedy one są leczone, tam też wszystko na końcu będzie powiedziane. No dobrze, więc słuchajcie odkrywamy maski. Zanim jeszcze do tego też dojdziemy, to chciałam Wam taką prostą rzecz, już to sto razy powtarzam, ale niech to będzie. Że nasze myśli, przekonania prowadzą do emocji, a emocje do działań. Jeśli chcesz zmienić to, co widać, Tutaj zasłaniam, najpierw trzeba zmienić to, czego nie widać. Tak? I o co tu chodzi? Po prostu świat na zewnątrz odzwierciedla nam to, co jest w nas, w naszych głowach, w naszych sercach. I żyjemy w świecie, gdzie przeciwieństwo, tak, jest góra, dół, gorąco, zimno, wewnętrzny, zewnętrzny, istnieją prawa zewnętrzne to też istnieją prawa wewnętrzne. I naukowcy są zdania, że jesteśmy świadomi w ciągu dnia tylko 4% tego, czego się dzieje, to, co się dzieje tak, na zewnątrz nas, a 96% to są to nasze reakcje automatyczne. Więc każdy chce teoretycznie być szczęśliwy, mieć udany związek, zdrowie, pieniądze, no tylko, że tym steruje... Te 96% to jest bardzo, bardzo dużo. I żeby wyjść z tego, to na co dzień potrzebna jest o wiele, wiele większa uważność i obserwacja siebie. Nie obserwacja sąsiadki, kolegi, koleżanki, ale właśnie siebie. I są na to sposoby, w jaki sposób można ćwiczyć się, trenować. I bardzo, bardzo ważne jest, żeby się tym zająć. To oczywiście zostaliśmy tym zaprogramowani, tak? To jest nasze dzieciństwo. Tak samo emocje, emocje to już są też reakcje automatyczne. Pod tym to przybieramy maski, żeby tych emocji nie czuć, żeby od nich się często odłączyć, ale one nadal są. One nadal w nas są i prowadzą nas do konkretnych działań, a te działania do efektów albo do brak, braku efektów. Bo też, słuchaj, możemy się rozwijać. Możesz się rozwijać yy, z poczucia winy, czyli z poczucia tego, że jesteś popsuta, że coś z Tobą jest nie tak, jesteś nie w porządku, taka jaka jesteś. I Jeśli z tego poziomu się rozwijasz, to niestety efekty są marne. Możemy się rozwijać. Tego, z taką intencją pokochania i akceptacji coraz większej siebie. Ale pierwszy krok to jest przyjęcie siebie takim, jakim się jest teraz. Nie dziś, nie jutro, yy, znaczy nie jutro, tak? Nie w przeszłości, że jak będę taka, to wtedy będę siebie akceptować. Nie. To chodzi o to, żeby zrozumieć te mechanizmy, reakcje, które są w nas wyuczone. I żeby przyjąć siebie takim, jakim się jest teraz. To jest bardzo istotne. I to słuchajcie, jeszcze tylko tak pokrótce, zanim do tych masek: programowanie umysłu, czyli to, co słyszeliśmy jako dziecko, to, co widzieliśmy, to, co się wydarzyło. Naszym celem jest tutaj rozwój, a rozwijamy się poprzez doświadczenie. Doświadczanie, i czasami doświadczamy bardzo wiele, by w końcu zaakceptować i pokochać siebie. To jest tak naprawdę gdzieś tam nasza misja, i ona nigdy się nie kończy. I jak ktoś mówi, że tak, ja bardzo kocham siebie, bardzo akceptuję siebie, oj, to są wciąż i wciąż i głębsze poziomy tej akceptacji i miłości do siebie. I nie jest tak, że ten proces się kończy. Często bywa tak też, że jeden rodzaj doświadczenia, który jest przez nas bardzo oceniany, który wzbudza w nas emocje poczucia winy, wstydu, braku po prostu akceptacji tego doświadczenia, spotykamy się z nim tak długo, aż w końcu przyjmiemy, zaakceptujemy ten stan rzeczy. I to nie chodzi o to, akceptacja. Nie chodzi o to, że wolimy, że zgadzamy się z tym doświadczeniem. Chodzi o to, żeby pozwolić sobie na to doświadczenie i wyciągnąć wnioski z własnych przeżyć. To jest bardzo ważne. W ten sposób może to być dla ciebie karmiące, rozwijające, choć nie wygląda to dobrze na dany moment. No, do mnie przychodzą osoby. Które nie czują się dobrze, które mówią, a dzień dobry, chciałbym poczuć się jeszcze lepiej. Czuję się tak wspaniale, ale chciałbym się poczuć jeszcze lepiej, to jak mogę to zrobić? No nie. Przychodzą osoby z bardzo poważnymi kryzysami, już naprawdę czasami i z myślami samobójczymi, więc yy, sięgają tak krótko mówiąc, już dna. I wtedy często pojawia się ta chęć, zrozumienia, o co tak naprawdę chodzi, dlaczego ja tak źle się czuję sam z sobą, co tu nie gra, tak? I wtedy zaczyna się proces zdrowienia, leczenia i on nie trwa trzy sesje, ale też nie trwa latami, tak? to znaczy on może trwać latami, ale on już będzie wyglądał inaczej. Mówię wygrzebywanie się, ja to mam trochę taką misję wygrzebywania z takiego bagienka najgorszego, a później już często ta osoba sama sobie radzi. Już wie gdzie, już wie w jaki sposób, już ma metody, już ma narzędzia i sama doskonale sobie radzi. I o to mi chodzi. Ja nie chcę, żeby ktoś chodził do mnie 5 lat ta sama osoba. To dla mnie nie jest to nie byłoby korzystne. Ani dla tej osoby, ani dla mnie. Tak, że przez tak długi czas my się będziemy spotykać. Jakby codziennie my podejmujemy jakieś decyzje, wybory, i też nieświadomie to robimy. I niestety tego nie zostaliśmy nauczeni, że my nie mamy odczuwać poczucia winy, czuć się winnym za nasze decyzje czy wybory ale że każda decyzja i wybór niesie ze sobą konsekwencje, tak? Czyli mm, jeśli coś zrobimy nie takiego, no to poniesiemy jakieś konsekwencje, efekty będziemy mieć tego. I coraz częściej my staramy się żyć mądrze, świadomie. Dlatego te decyzje y, też staramy się, żeby one były jak najczęściej świadome. I one mają nas doprowadzić do chęci zrozumienia siebie, tego, żeby żyć po prostu inaczej, i że to ten proces, ta droga tej akceptacji i pokochania siebie nie musi być aż tak bardzo, bardzo bolesny. Jeśli świadomie to zrobimy, to naprawdę nie jest to aż takie straszne. I hmm, bardzo często jest tak że akceptujemy jakieś doświadczenie lub osobę, ale bez wybaczenia sobie. Bez pozwolenia sobie do prawa do żalu i pretensji. Tak? I to nie jest akceptacja też siebie. Bo my potrzebujemy nie tylko wybaczyć komuś, ale też i sobie, że my tak samo mieliśmy pretensje do kogoś i żal tak? Bo to w duszy często pozostaje. Często też na pewno spotkałeś się z tym, że obwiniasz często kogoś o coś, a ta osoba dokładnie o to samo cię obwinia. Tak? Spotkałeś się może z tym? Prawdopodobnie tak. I dlatego bardzo ważną rzeczą jest nauczyć się. Siebie rozumieć i akceptować takim, jakim się jest, bo to jest jedyny sposób na zmniejszenie ilości bolesnych przeżyć. To nie znaczy, że nie będzie już ich wcale, ale nie będzie ich tak już często i dużo. Po prostu to jest jakby droga naszej ewolucji, ludzkości. Zapanować nad swoimi emocjami, nad swoimi reakcjami emocjonalnymi. To jest bardzo ważne. I rodzice i dzieci mają bardzo podobne rany. Tak? Jeśli mama nie akceptowała siebie, odrzucała siebie, to będzie też odrzucać swoje dziecko i nie akceptować swoje dziecko. Będzie mieć wo wobec niego bardzo dużo oczekiwania. I yy, to dziecko spotka się z odrzuceniem. I my często. Spotkaliśmy się na przykład z odrzuceniem, z tą raną, ale i tak samo odrzucamy później siebie i innych. To jest zupełnie normalne i oczywiste, ale często my nie dajemy sobie też do tego prawa. Ok, no to zaraz, tak jak już mówiłam, jakie mamy rany. Rana odrzucenia, pod nią się kryje maska uciekającego. Rana porzucenia, maska zależnego. Rana upokorzenia maska masochisty, rana zdrady maska kontrolu, kontrolującego i rana niesprawiedliwości maska surowego. Tak jak mówiłam, te nazwy nawet mogą Wam coś mówić: odrzucenie, porzucenie, upokorzenie, zdrada, niesprawiedliwość. No i z czasem te maski tak do nas przyrastają że wydaje nam się, że te maski to jesteśmy my. I przybieramy przez to różne strategie działania, tak, różne reakcje. One wszystkie tak naprawdę te maski powodują, że my szukamy akceptacji aprobaty na zewnątrz. Tak? Nasze działania są podporządkowane y, temu, żeby poczuć się lepiej. No i niestety, czeka nas tu dużo pułapek. Zaczynamy coś robić, nie wszystkim się to podoba, i co wtedy? Pod tymi maskami bardzo często czuje się wstyd, poczucie winy. No i y, będziemy chcieli zadowolić wszystkich, a to jest niemożliwe. Tak? Nie wszystkim się spodobamy. Będzie, spotkamy się z krytyką, z oceną. I to na przykład będzie nie do zniesienia dla nas, bo tak dużo spotkaliśmy w naszym życiu odrzucenia porzucenia, upokorzenia, zdrady, niesprawiedliwości że nie będziemy chcieli wchodzić w nowe projekty, nie będziemy. Będziemy się bali po prostu, będziemy mieć taki automatycznie lęk przed oceną, czyli lęk przed odrzuceniem. Tak wiele było tego odrzucenia, tak głęboka jest ta rana odrzucenia, że nie będziemy wchodzić w nowe, na przykład projekty. Co jeszcze? Będziemy mieć szereg wymówek, będziemy spóźniać się, sabotować jakby swoje cele, tak? Odkładać rzeczy ważne na później. Będziemy się starali unikać działania za wszelką cenę. Będziemy perfekcyjni, czyli starali się robić rzeczy po prostu ponad miarę, ponad przeciętność, ale to będzie zajmowało nam o wiele więcej czasu, i jeszcze istnieje takie ryzyko, że w ogóle nic nie wypuścimy, bo to będzie dla nas wciąż mało perfekcyjne, mało doskonałe. I dlatego to te wszystkie maski bardzo też obniżają nam po prostu nasze działanie.